Proszę Państwa, witam ponownie. Kontynuujemy naszą rozmowę o tym, na przykład o tym, czy Ukraina sprawna, silna, Ukraina eksportująca, dobrze zorganizowana, no nie ta dzisiejsza, tylko być może ta w przyszłości, jest śmiertelnym wrogiem, śmiertelnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki. I proszę pana Macieja o kontynuowanie tego wywodu, bo pan się z tym nie zgadza. Nie do końca się zgadzam, tak bym to ujął. Generalnie zmierzałem do tego, że jeżeli Ukraina będzie się rozwijać w taki sposób, taką ścieżką, jaką poszła Europa Zachodnia, jaką kroczy Polska, czyli jest to lepsza organizacja, lepsza jakość produkcji, tak, te zasoby ludzkie też rozwijają się tak zwane, no to wtedy przestają konkurować ceną po jakimś czasie. W związku z tym wtedy przestają być tym śmiertelnym zagrożeniem. Panie Maciej, no dobrze. No, dla naszej gospodarki. Ale jest taki moment, co pokazały Chiny, że już produkt jest dobry, a jeszcze produkowany tanio i w tym tak zwanym międzyczasie, tym okresie przejściowym, gdzie jeszcze produkowaliby dobrej jakości albo już akceptowalnej przynajmniej w niskiej cenie, to byśmy właśnie my jako polska gospodarka, mówiąc kolokwialnie, zdechli. To jest moment na pewno kryzysowy, tylko ja to też patrzę niestety trochę bardziej pesymistycznie na to, bo jestem całym sercem generalnie za tym, żeby pomagać Ukrainie. Bardzo lubię ten kraj, niezależnie jakby od różnych interesów, to myślę, że się zgadzamy. Problem z Ukrainą jest inny. Władze Ukrainy musiałyby najpierw chcieć same sobie pomóc. One być może z tego punktu widzenia, na szczęście, powiem przewrotnie, nie chcą sobie pomóc. Ten stan przedłużającej się wojny i pewnego takiego upadku, rozkładu tego państwa jest korzystny dla tamtejszych elit politycznych. Smutne, nam się wydaje, że one podlegają wymianie, ale no sami Ukraińcy mówią, że okej, zmieniliśmy. Była pomarańczowa rewolucja, był Majdan, tak? I tylko kolejne ekipy nas okradają. No i widać, że tam po prostu nic się nie zmieni przez długi, długi czas. I tak będzie na Ukrainie. Tu poruszyliście strasznie dużo wątków i oczywiście nie będę w stanie się do nich ustosunkować, bo mamy ograniczony czas. Ale na Ukrainie tak będzie, dlatego że tak jak powiedziałem, ja to podtrzymuję, to jest państwo upadłe. To jest państwo, które te elity, które tam są, po prostu nie myślą w ogóle o tym państwie, tylko myślą, jakby najwięcej wydrenować dla siebie. To prawda. Taka jest niestety Ukraina i tam w świadomości ludzkiej to również funkcjonuje. Ludzie wiedzą, że są jacyś tam faceci na górze i oni to wszystko rozdrapują, a dla nas, żeby cokolwiek ale nam spadło. Wybaczcie panowie pytanie, ale wydawało mi się, że Majdan jest po to, żeby tak właśnie nie Majdan, było, żeby Ukraina wyszła na właściwe tory. Wielu Ukraińcom też się tak nie wydawało. Panie Macieju, myśmy organizowali koncert specjalny, specjalny koncert polskich artystów w Kijowie w trakcie Majdanu. Zawał Stankiewicz, wieźliśmy opatrunki dla poparzonych na Majdanie. Wracajmy do Majdanu, bo to jest w ogóle inny temat. Po to, żeby, bo marzyliśmy o tym, że nasi bracia będą wolni. Trzeba byłoby się zapytać i dojść do tego, kto ten Majdan zorganizował, no, i kto za niego zapłacił. Bo 500 000 ludzi tam przez pół roku nie siedziało wcześniej w mrozie. Tak czy owak, nic się nie zmieniło, prawda? Nic się nie zmieniło. Ukraina jest krajem, państwem upadłym. Natomiast ja się nie zgadzam z tym tutaj z jednym wątkiem, który pan poruszył, że my, że to jest dobrze, jak my dopłacamy do Ukrainy. W ogóle nie jest dobrze, jak do kogokolwiek dopłacamy. No ja tak zrozumiałem przynajmniej, więc dlatego to od razu mówię. Nie wolno nam dopłacać do Ukrainy. My miliardy wydaliśmy już na Ukrainę, których nigdy nie dostaniemy z powrotem. W zamian za to nie otrzymujemy nic i nie otrzymujemy tego, czego nasze władze się spodziewały, że będziemy mieli spolegliwą Ukrainę, która będzie właśnie tym buforem, to jest ten giedroyciowski pomysł, że Ukraina będzie buforem przed Rosją. Żadnym buforem nie będzie, bo Rosja to pokazała, że jak będzie chciała, to w ciągu paru godzin dojdzie do Kijowa. Naszym marzeniem było to, że być może zmajoryzujemy Ukrainę, że może nasi inwestorzy, że nasze know-how, ale także politycy nasi inwestorzy to będą mieli większy wpływ na to, co się dzieje na Ukrainie. A tutaj się okazało, że no, tak naprawdę dziś patrzymy na Ukrainę i jej rozwój nie jest w niczym interesie. Ale kogo my wysłaliśmy na Ukrainę jako naszych przedstawicieli? Pana Nowaka wysłaliśmy, który buduje drogi. Ale on jest szefem kolejnictwa. Drogi buduje, tak. Buduje, ale zdaje się, że ma wypłatę taką 2000 hrywien. Jak najniższa polska tak emerytura. Polski inwestor próbował zainwestować w ten słynny dom towarowy w Lwowie, historyczny, przypominając
szanse polskiego smyka, tego warszawskiego smyka z architektury, no i został okradziony do cna, do ostatniej kopiejki przez ukraińskich wspólników. Jako prezes przedsiębiorców wiemy takich historii setki. Panowie, ale jeszcze okradzionych na Ukrainie, z nieudanymi biznesami na Ukrainie. No to są rzeczy, które się przewijają. Ale jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o dofinansowywanie. To jest symboliczna sprawa w tej chwili, ale pan wspomniał o tych owocach miękkich, o protestach rolników. I jak uważam, że polski podatnik nie powinien dopłacać do polskiego rolnika. Gdy się dowiedziałem, że polski podatnik dopłaca do rolnika na Ukrainie, żeby ten nauczył się, jak sadzić maliny i te maliny przywoził tutaj potem do Polski, to jest po prostu, nie chcę tego właściwym słowem nazwać, ale skandal to jest. Na pewno nie działanie w naszym interesie. I teraz ja jeszcze dorzucę do pieca, który pan otworzył. Cena skupu zbóż w Polsce, drodzy państwo, mimo suszy, susza powinna spowodować, że cena będzie wyższa, no bo zboża jest mniej. Ja na przykład mam plony w tym roku 30-40% niższe ze względu na suszę, a wielu moich sąsiadów dużo więcej straciło. Ale drodzy państwo, cena zboża w skupach jest taka sama jak w zeszłym roku. Ja się pytam, skąd my mamy w związku z tym zboże? Czy to nie jest kolejny dowód na to, a jest to kolejny dowód na to, że zalewa nas mimo ceł zboże z Ukrainy i... Tak samo jest z mlekiem, panie redaktorze, tak, z wieloma innymi produktami rolnymi. I w ten sposób wbija się gwóźdź do trumny polskiego rolnictwa wspieraniem Ukrainy. No trzeba to jakoś zracjonalizować. No, nie wspierajmy Ukrainy, nie wspierajmy również tutaj nikogo w Polsce, niech każdy, kto prowadzi jakikolwiek biznes, czy to jest produkcja butów, czy to jest produkcja rolnicza, musi się liczyć z tym, że albo zarobi miliony, albo straci. Taka jest zasada każdego biznesu. I jeżeli Polska będzie do tego dopłacała do Ukrainy, to rzeczywiście będzie tak jak jest i nie wolno nam tego robić. Zaczęliśmy od Związku Sowieckiego w poprzednim wejściu tę rozmowę. No i do czego prowadzi takie państwowe regulowanie produkcji? No to właśnie upadek komunizmu pokazał, więc tutaj rzeczywiście się zgodzę. Natomiast to problem z importem nielegalnym w dużej mierze mleka, zboża, myśmy mieli szereg spotkań jako skuteczni, ale jest też olbrzymi strumień nielegalnego mleka, które jest przywożone, dostaje polski brand i jako polskie nie może wiem, być na całej w obszarze Unii Europejskiej sprzedawane. Słyszałem o takim procederze związanym z jajkami. To jest też element niestety dziadowskości ciągle polskiego państwa. Silne państwo potrafi bronić swoich granic. Natomiast jeżeli mówimy o samym wspieraniu, no to jest prawidłowość psychologiczna, że bardzo często, jeżeli komuś się pomaga, to obdarowany nie czuje wobec nas wdzięczności, tak jakby się nam wydawało, tylko czuje pewien rodzaj zażenowania, który może się przerodzić nawet w nienawiść. Albo frustrację przynajmniej. I tutaj wydaje mi się, w dużej mierze mamy z tym do czynienia. Jakoś Niemcy za swoją tak zwaną pomoc Polsce od 89 roku potrafiły sobie, zwłaszcza w dziedzinie polityki historycznej, wielkie ustępstwa ze strony Polski wymóc na nas, na poprzednich rządach. Natomiast my jakoś, nie wiem, spodziewaliśmy się, że Ukraińcy w ramach wdzięczności nagle przyjdą i przeproszą za Wołyń, to tak nie działa. Naszą krew sprzedajemy, jak mówią Ukraińcy, za bezdurna, tak? Za nic. No tak to trochę wygląda. Ja tam się nie będę przejmował tym, jeżeli do Polski będzie przyjeżdżało tanie zboże z Ukrainy, pod warunkiem, że polski podatnik do tego nie będzie dopłacał. Wie pan, może się pan zacząć przejmować także z takiego powodu, że to zboże nie spełnia pewnych norm. Ale to jest zupełnie inna rozmowa. A na przykład jajka w chowie klatkowym z Ukrainy, który to chów klatkowy w Polsce jest niedozwolony, właśnie dlatego są tak tanie, między innymi, i tak chętnie produkowane także przez polskie holdingi. Nie jest dozwolone, dlatego że przepisy unijne tego zabraniają. Nie znam się na tym, nie będę w takie szczegóły wchodził. To są takie arkana, więc to nie jest takie bez znaczenia, wie pan? Ale powiem tak, są odpowiednie służby u nas w kraju. Ale one nie działają. Ale chwileczkę. Weterynaryjne, które są od spraw... No to niech zaczną działać, no. Albo przestańmy im płacić, no i weźmy takich, co będą to robić, no. I tyle, no bo gadanie o tym, że one nie działają, no to trzeba je wywalić, bo tak wiele rzeczy nie działa, no.
Więc od tego są, żeby sprawdzić jakość zboża, jakość tych jajek i wszystkiego innego. I się wcale nie będę martwił, jeżeli emerytka z Targówka będzie mogła kupić tańsze jajka niż ten. Chociaż akurat tutaj chyba nie ma konkurencji. I to jest, to jest jakby jedna sprawa. Natomiast przechodząc już w ogóle do problemów rolnictwa, przepraszam, że sobie tak pozwalam, ale rozmawiamy tutaj właśnie, zaczynamy o polskim rolnictwie rozmawiać. I jak dzisiaj obejrzałem wystąpienie pana ministra Ardanowskiego i pana potem premiera Morawieckiego, to nagle sobie skojarzyłem, że właśnie realizuje się ta nienapisana przez Dołągę Mostowicza druga część Nikodema Dyzmy. Bo Nikodem Dyzma jako szef Banku Zbożowego dostał propozycję, żeby został premierem i się zastanawiał. Nie wiedzieliśmy wszyscy, co się stanie dalej. Już wiemy. Nikodem Dyzma został premierem. Jest dzisiaj premierem i teraz szuka następcę na szefa Banku Zbożowego, bo to, co... proszę mi pozwolić dokończyć, bo to, co rząd zaproponował dzisiaj, to jest nic innego, tylko propozycja Banku Zbożowego, że stworzą wielki holding, który będzie skupował od rolników towary. To jest po prostu śmieszne. Ale tak jest na całym świecie, wie pan. Trzy postulaty premiera Morawieckiego, zostańcie państwo koniecznie z nami, bo w dalszej części programu przedstawimy też propozycję premiera Morawieckiego, ten jego trzypunktowy swoisty plan i będziemy rozmawiali z posłem Jarosławem Sachajko, który jakoś tam skomentuje ze swojej opozycyjnej perspektywy te propozycje, ale te propozycje właśnie... Stracą na tym przede wszystkim rolnicy. One są postulatami od lat formułowanymi także przez środowiska opozycyjne. Chodzi między innymi w tych trzech elementach nowego planu dla rolnictwa Morawieckiego, prawda? Chodzi między innymi o to, co panu się powinno podobać, żeby sprzedaż polskich płodów rolnych była możliwa wszędzie, bo w tej chwili są pewne ograniczenia i na przykład na stacjach benzynowych nie można... Ale to jest nareszcie możliwe. Nie, ale nic nie będzie możliwe, bo zamiast za 20 tysięcy rolnik może sprzedać, to teraz będzie mógł za 40 tysięcy. Pozwólmy wszystkim ludziom handlować. Nie ganiajmy za ludźmi, niech Straż Miejska nie gania za facetem, który sprzedaje truskawki w Warszawie. Tutaj się zgodzę. Straż Miejską należy zlikwidować, bo to jest właśnie formacja, która goni staruszki sprzedające jakieś sznurowadła albo właśnie rolników sprzedających truskawki. Tych propozycji rządowych, nie znając, powiem uczciwie, szczegółów, boję się, ponieważ to może być podobnie jak ze zwolnieniem z ZUS-u tych małych firm, które musiałyby tak mało zarabiać, że nie byłyby w stanie się utrzymać. I jest to fikcja. No, konkret to jest taki, że jak ktoś odkładał w tak zwanym drugim filarze, to teraz mu premier Morawiecki 1/4 tego zabrał na jakiś tam fundusz kolejny rządowy, rezerwy demograficznej, czy tam czegoś, z czego nic nie zobaczy. Myślę, że za wcześnie, żeby takie zamknięte, krytyczne postulaty formułować, takie już pewne, bo jeszcze nie możemy powiedzieć sprawdzam. Ale powiem panom tak, jeszcze nie możemy powiedzieć sprawdzam. A życzenia są pobożne. Z naszej rozmowy wynika moim zdaniem jeden wniosek, co do którego myślę, że byliśmy zgodni. Mamy państwo, które w dalszym ciągu nie działa sprawnie, i właśnie takie rzeczy jak ten nielegalny import, jak jakieś fikcyjne działania tego państwa pokazują, że dalej jest to państwo z tektury. I żadne piękne słowa premiera Morawieckiego póki co nie są w stanie tego zmienić. I to jest niestety smutny wniosek. To państwo dalej jest fasadowe. Ono jest z tektury, ale gdzieś ta tektura trochę twardnieje, mam takie wrażenie. Jeżeli ten holding dojdzie do skutku, ten rolniczy wielki, to następnym krokiem, jakim będzie, to będzie kolektywizacja rolnictwa. I ostrzegam rolników. Premier Morawiecki pewnie zapatrzył się... elektryfikują kraj, bo wczoraj stanęły pociągi, zdaje się, to może przynajmniej elektryfikacja kraju nastąpi. Premier Morawiecki zapatrzył się w koreańskie czebole, w te wielkie holdingi, ale to działa. Wyjaśnijmy widzom, że to południowa Korea, na szczęście jeszcze nie północna. To jest południowa. Tylko, że tam potem do kryminału powsadzali tych ludzi. Ja bardzo chciałem z wami porozmawiać jeszcze o jednej sprawie. O sprawie Sądu Najwyższego i tego zamieszania wokół niego. Sęcina Gersdorf nie przechodzi na emeryturę, choć ustawą powinna przejść, ale nie przechodzi, bo uważa, że konstytucja daje jej żelazną kadencję aż do
zamkniętą dopiero w roku 2020. Więc jest tutaj wielka dyskusja, czy konstytucja, czy ustawa, na którą tę ustawę także konstytucja się powołuje. Więc jajko czy kura, wielka dyskusja i wielkie zamieszanie. I kolejna noga włożona między drzwi opozycji, która to opozycja awanturę wokół tego Sądu Najwyższego rozpętuje i znowu daje powody do tego, żeby być może krytykować nas na arenie międzynarodowej, żeby fokusować, skupiać opinię publiczną wokół tej właśnie sprawy. Ale zacznijmy od tego, że pan prezydent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf, nie dał, nie wiem jak to nazwać, ale wypowiedzenia z roboty, wysłał do niej list, w którym jej poinformował, że ona właśnie powinna przejść na emeryturę. No bo to z mocy ustawy. Nie, bo z mocy tej ustawy pan prezydent powinien ją odwołać z tego i z tego stanowiska, zgodnie z ustawą, i do tego powinna być kontrasygnata pana premiera Morawieckiego. I takiej kontrasygnaty również nie ma. Podobno nie musiały być wymogi spełnione. Podobno z mocy ustawy prezydent nie musiał nic podpisywać, to już swoim biegiem powinno iść. I pani Gersdorf powinna po prostu zostać w domu i zająć się ogródkiem, dziećmi, a nie wnukami. Może tak też. Pani Gersdorf powinna zrobić, ale według tej wiedzy, którą ja mam na temat tej ustawy, to tak się to powinno stać. I się tak nie stało. Niezależnie od tego, że te reformy, mówię, przecież te reformy niczego nie zmieniają dla zwykłego Polaka. Sąd Najwyższy to jest ostatni tego pakietu, tak, prawda, ale różnych to jest zmian. Kwestia Sądu Najwyższego. Przede wszystkim personalnie. Ale dlaczego to tak się dzieje? Bo to trzeba sobie i to powiedzieć, bo to ma konsekwencje wszystko. To jest efekt zaniedbań i tego, czego nie zrobiliśmy na początku tych wszystkich przemian, czyli w roku 90 i tam za chwilę dalej. Czyli nie przeprowadziliśmy lustracji. Trzeba było przeprowadzić tę lustrację wtedy i wywalić te wszystkie złogi ze wszystkich sądów. No słusznie pan prawi i szczególnie zabawnie w tym kontekście brzmi przywoływana wypowiedź pana Adama Strzembosza, bo jak zastępca Iwuński pojawił się w Sądzie Najwyższym, zastępca prezes Gersdorf, no to nagle okazało się, kto to jest. Okazało się, cóż to za postać rodem z najczarniejszego PRL-u, jeżeli tak można powiedzieć, zasiada w Sądzie Najwyższym i tak śmiesznie w tym kontekście zabrzmiały te jeszcze ostatnie zdanie, te słowa pana Strzembosza, sędziego Strzembosza, że środowisko sędziowskie samo się oczyści. Panowie, oczywiście to jest fikcja, ale nie zgodzę się z wami, dlatego że no, nawet takie kraje jak Niemcy pokazują, że nawet jacyś byli naziści, czy byli funkcjonariusze Stasi, mogą potem służyć, bo oni służą wiernie każdemu państwu i tak dalej. Lustracja to jest trochę problem. Że oni służą wiernie temu państwu, tak. a ci nie chcą służyć wiernie. Dlatego, że państwo jest słabe i nie trzyma tych swoich agentów pod kontrolą. Czyli ja wracam znowu do swojego konika, do słabości państwa, to po pierwsze. Po drugie, no tak naprawdę to można by używać takiego argumentu, gdyby nie to, że twarzą tej reformy jest pan prokurator Piotrowicz. No przecież to jest śmieszne. Dlatego mówię, to trzeba było wszędzie zrobić, oczywiście, że tak. Dlatego mówię, nie skupiajmy się na lustracji, to nie ma żadnego znaczenia. Nie ulega wątpliwości, że sądy w Polsce działają fatalnie. I to, że działają fatalnie, wpływa na komfort życia przeciętnego Polaka, na spowolnienie gospodarki, bo sprawy się ciągną tylko latami. Że ta reforma sądy, tego nie dokładnie. Sądy, ale pewne skończę tylko tą myśl. Sądy są opieszałe, sędziowie są niedouczeni, wyroki pisane metodą kopiuj i wklej są na porządku dziennym. Tylko że ta reforma nie zmieni tego. I wymiana pana Rzeplińskiego na panią Przyłębską, pani Gersdorf na pana Iksińskiego dla szarego obywatela nic nie zmieni. To chyba głównie służy biciu piany w tej chwili na wiejskiej. Pakiet reform sądowniczych obejmował różne zmiany. I też nie możecie, panowie, tak powiedzieć, że zmiany personalne nie mają żadnego znaczenia. Zmiana personaliów, ale jeśli, system się jeśli musi między zmienić. Innymi, co się pokazało, takie postaci są w polskim sądownictwie, no też ma pewne znaczenie. Tą optymistyczną może z mojej strony, po panów bardzo pesymistycznych puentach, musimy kończyć to wejście, to nasze spotkanie. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze komentarze. Dziękuję. Zostańcie koniecznie państwo z nami. Za chwilę profesor Iwiński, SLD, pan Krzysztof Bosak, Stronnictwo Narodowe. To będzie bardzo ważne i ciekawe spotkanie. Zostańcie koniecznie z nami.